dla Marka miejsce i jest cały czas, skoro festiwal się odbywa. No i proszę Państwa, potem było Opole i wtedy zobaczyła go cała Polska, dosłownie cała Polska i to było jak wybuch tej młodości, tego talentu, uroku, bo przecież Marek Grechuta, jeszcze trzeba chyba powiedzieć coś więcej oprócz tego, co mówiłam, że autor, kompozytor i tak dalej. To był idol, od razu stał się idolem młodzieży. Był tak inny niż wszystko, co dookoła się działo, cały ten big beat, że chyba tak właśnie musiało się stać. Dzisiejszy koncert będzie wypełniony piosenkami Marka, ale też artyści wspaniali, którzy przyjechali do nas, będą też śpiewali własne piosenki. Ja tylko będę trochę Państwu opowiadać o Marku. Ja tylko jeszcze powiem na zakończenie tego wstępu, że jestem osobą szczęśliwą, bowiem znałam Marka Grechutę. Udało mi się rozmawiać z nim wielokrotnie w radiu, w telewizji, w mojej pierwszej książce. Nie mówi, że to żart. Co jest możliwe, to możliwe. Co mnie się zdaje, to się zdaje. A pani nie wie, co ja czuję, gdy śpiewam tak do pana Maja. Przedstawienie wiecznie trwa, po drodze zwierząt i arlekiny, i szaf iluzji, aha, pani mi mówi niemożliwe, pani mi mówi nie się zdaje, pani mi mówi nie do wiary, pani mi mówi, że to żart, co jest możliwe, to możliwe, co mi się zdaje, to się zdaje, a pani nie wie, co ja czuję, gdy śpiewam tak do pana Maja.
chwili, kiedy nagle wśród pokazu padły słowa. Nie do razu, miła, nie do razu, przecież nie jest cię znowu taki cud. Nie od razu, miła, nie od razu, nie od razu są tu serca mego lud. Nie do razu, miła, nie do razu, przecież nie jest cię znowu taki cud. Nie od razu, miła, nie od razu, nie od razu są tu serca mego lud. Panowie, raz,
gęsta jak śnieg i krążąca jak śnieg, zasypuje śnieżnymi płatkami sennymi. Bezprzyczynny mój dzień, bezsensowny mój wiek i te ślady bezładnych moich kroków po ziemi. Jeśli chcę, mogę wstać, jeśli chcę, mogę spać, siąść na oknie z gazetą zeszłego. Yeah.
radości i nadziei. Odpowiedzi szukaj, czasu jest niewiele. Nasze są tylko ten, który jeszcze nie zna. Ważne jest kilka tych chwil, tych na które czeka. Ważne są tylko te dni, który jeszcze nie zna. Proszę.